W dziejach ziemi występowały okresy, kiedy na północy Europy z powodu bardzo niskiej temperatury powietrza zalegały ogromne ilości śniegu. Z czasem śnieg zamieniał się w potężne masy lodu, które nazywa się lądolodem. Lądolód był bardzo ciężki. Pod własnym ciężarem przesuwał się we wszystkich kierunkach. Po drodze zabierał ze sobą olbrzymie bloki skalne. A następnie rozkruszał je na coraz mniejsze fragmenty. Masy lodu i skał kilkakrotnie docierały do cieplejszych terenów, również do Polski. Pod wpływem wyższej temperatury powietrza, powierzchnia lodowca pękała i częściowo topniała, a do jego wnętrza dostawała się woda. W ten sposób we wnętrzu lądolodu powstawały potężne rzeki, które drążyły w podłożu dla siebie koryta. Woda z tych rzek rozdrabniała i szlifowała napotkane odłamy skalne niesione przez lądolód. Tak powstawały głazy, żwir i piasek. Kiedy z jednej strony lądolodu cały czas przybywało lodu, przy jego czole lód cały czas topniał. Woda, która wypływała z lądolodu u jego czoła, usypywała pagórki z cięższego materiału skalnego. Alżejszy niosła ze sobą i osadzała na rozległych przestrzeniach. Gdy robiło się coraz cieplej, lądolodu ubywało więcej niż przybywało. Tak było także na obszarze obecnej Polski. Lądolód topniał, ale pozostawiał po sobie skały, które przetoczył z odległych obszarów na północy, i wielkie bryły lodu. Z czasem bryły lodu stopiły się, a powstała z nich woda wypełniła napotkane zagłębienia terenu. Tak powstały jeziora. Płynęły lata. Część jezior zarosła, pagórki zostały rozmyte przez wodę, a teren porosły lasy. Jednak jeszcze dziś widać, że kiedyś był tu lądolód.